jednym z mitów, kluczowych zarówno dla liberalizmu, jak i progresywizmu, jest problem rozdziału kościoła i państwa. Istnieje bowiem dość powszechna opinia, że niezbędne dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa jest oddzielenie instytucji świeckiego państwa od nacechowanego religijnie kościoła. Bierze się to z charakterystycznego dla nowoczesnego światopoglądu przekonania o potrzebie zachowania neutralności instytucji rządzących. Brytyjski uczony Nema Parvini w swojej książce The Populist Delusion nazwał to zjawisko drugim mitem liberalizmu, mitem państwa neutralnego, jakoby państwo i polityka mogły kiedykolwiek być od siebie oddzielne. Jak już niejednokrotnie wspominałem, polityka czy polityczność w ujęciu schmittowskim to rozróżnianie przyjaciół i wrogów. Czyni się to najczęściej w obliczu podziałów w sprawach takich jak interesy materialne, podziały ideowe czy religijne, czy też związane z tożsamością etniczną, narodową. Eliminacja polityczności przez liberalizm oraz wprowadzenie mitu neutralności oznacza w praktyce także eliminację stref religijnych, jako że stanowią one, przynajmniej potencjalnie, element polityczności. Tematyka rozdziału kościoła i państwa zawiera jednak jeszcze jeden istotny element. Jest to kwestia rywalizujących sfer wpływu. Mianowicie, według Parviniego, czwartym mitem liberalizmu jest mit podziału władz, jakoby rywalizujące ośrodki władzy mogły realistycznie działać bez nakładania się na siebie. Mit ten wiąże się ściśle z problemem trójpodziału władzy, który ma rzekomo gwarantować wolność w ramach ustroju demokratycznego. Obecnie koncepcja ta, oryginalnie ukształtowana w znanej nam formie przez Karola Monteskiusza, jest interpretowana w bardzo formalistycznym sensie. Uważa się bardzo często, że chodzi tu wyłącznie o sam aparat państwa. Wystarczy, że w konstytucji zapiszemy istnienie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a potem będziemy tego przestrzegać. Można jeszcze dodać czwartą, nieoficjalną władzę – media. Wszystko w teorii ma tworzyć system, który będzie sam się kontrolował. Słynne checks and balances, tak znane w anglosaskim myśli o państwie, mają pozwolić na pewność tego, że nikt nie będzie danej władzy nadużywał. Rzecz w tym, że w bardziej organicznej analizie władzy widzimy jeden problem z takim pojmowaniem monteskiuszowskiej koncepcji. Władza w społeczeństwie to nie tylko państwo. Państwo jest jednym z graczy, graczem niezwykle istotnym, kluczowym i niezbędnym, ale współistniejącym z innymi strukturami i podmiotami, z którymi rywalizuje o wpływ. Na poziomie organicznym, poza zakresem funkcjonowania państwa, tworzą się liczne więzi lojalności, które generują władzę. Te oddzielne struktury władzy opierają się na zbieżności interesów oraz zwyczajnej zależności wynikającej z wzajemnego uzupełniania braków. Relacje międzyludzkie, w ramach których takie zależności powstają, wynikają z wzajemnego uzupełniania braków właśnie. Dzieje się to już na poziomie rodzinnym, gdzie rodzice dzierżą określoną władzę nad swoimi dziećmi, jako że muszą oni zapewniać im przetrwanie, którego bez ich pomocy nie byłyby one sobie w stanie zapewnić. Tak też poza państwem tworzy się cały szereg takich relacji, które wynikać mogą z kwestii materialnych, więzów krwi czy powiązań religijnych. Relacja instytucji religijnych oraz państwa jest bardzo ważna i skomplikowana. To, jak daleko instytucje religijne dominującej dla danej kultury wiary są wszyte w państwo, wiele mówi o systemie władzy. Bywa tak, że władza i religia są ze sobą spojone, a specjalna klasa kapłanów bierze czynny udział w jej sprawowaniu. Bywa też i tak, że instytucja religijna funkcjonuje w dystansie od państwa, dalej współtworząc organizm społeczny, ale nie unikając rywalizacji z instytucją państwa. Gdy mówimy o rozdziale kościoła i państwa, musimy sobie uświadomić, że rozdział ten jest do pewnego stopnia konieczny, ale niekoniecznie ze względów, na które baczą liberałowie i progresywiści. W znacznej mierze bowiem bardziej od realnego rozdziału tych instytucji dążą oni do eliminacji kościoła jako instytucji realnego wpływu. Nie chodzi o to, by kościół mógł jakkolwiek funkcjonować i spełniać swoją rolę, ale raczej o to, by się go pozbyć kompletnie. Realny rozdział kościoła i państwa niezwykle temu kościołowi służy, o ile kościół jest rzecz jasna odpowiednio silny. Zatem rozdział ten wcale nie musi oznaczać, że kościół ma się stać nieistotny. Wręcz przeciwnie, oznacza on wzmocnienie kościoła w wielu przypadkach. Jedną z często niewyrażanych na prawicy obaw o kondycję kościoła jest problem jego asymilacji w obecny aparat społeczno-państwowy.
Problem ten można zacząć odkrywać w eseju niemieckiego prawnika oraz teoretyka państwowości Karla Schmitta o tytule Rzymski katolicyzm i polityczna forma, w którym poruszył on problem miejsca kościoła na politycznym schemacie nowoczesnego społeczeństwa. W tym eseju Schmitt zwraca uwagę na prawidłowości funkcjonowania instytucji kościelnej w historii Europy. Jak zauważa, Kościół katolicki w swojej historii dość zgrabnie dostosowywał się do istniejących warunków politycznych. Sądzi jednak, że jednocześnie Kościół wchodzi w czas zawiłego kryzysu, wywołanego pojawieniem się nowoczesnego, uprzemysłowionego społeczeństwa. Konfliktu Kościoła z nowoczesnością Schmitt dopatruje się w pojawieniu się kategorii technicznego myślenia ekonomicznego, sprzecznego z rdzenną naturą Kościoła. Socjologicznie rzecz ujmując, mamy tutaj do czynienia z prawdziwym instynktem rewolucyjnym. Inteligencja i racjonalizm same w sobie nie są rewolucyjne, czego nie można powiedzieć o myśleniu technicznym. Obca jest mu wszelka społeczna tradycja. Maszyna nie ma tradycji. Technika stanowi zasadę rewolucji, dlatego każda rewolucja powołująca się na prawo naturalne musi być czystym anachronizmem. Przyczyny kryzysu instytucji Kościoła Schmitt dopatruje się w upowszechnianiu się myślenia technicznego w dziedzinach nowoczesnego życia społecznego. Sądzi on, że katolicyzm jest wewnętrznie sprzeczny z realiami nowoczesnego, uprzemysłowionego społeczeństwa. Postępująca technicyzacja życia społecznego wypiera jednocześnie Kościół, który w obliczu życia społeczeństwa przemysłowego wydaje się bezsilny. Dodatkowo w opinii Schmitta ogromną przyczyną są także zmiany instytucjonalne. Znacznie trudniej jest bowiem pogodzić Kościół z nowoczesnymi formami państwowości w postaci masowej produkcji przemysłowej i biurokratycznego państwa niż z dawnymi arystokratyczno-monarchistycznymi formami ustrojowymi. Pogodzenie obecnej formy kapitalistycznego uprzemysłowionego świata z Kościołem katolickim jest całkowicie niemożliwe. Związku tronu i ołtarza nie zastąpi żaden nowy związek biura i ołtarza, czy też fabryki i ołtarza. Wprawdzie dzisiaj większość katolickiego kleru w Europie nie wywodzi się już z ludności wiejskiej, lecz pochodzi z wielkich miast, co może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje. Jednak w niczym nie zmienia to tej niemożności pogodzenia katolicyzmu ze światem uprzemysłowionym. Dla Schmitta istotna jest kwestia reprezentacji, funkcjonująca w Kościele katolickim, która sprawia, że domaga się on formalnej władzy. Poznawszy tę formę, Kościół może dopiero ustosunkować się w sposób pozwalający na jego przetrwanie i dalsze funkcjonowanie. Jak twierdzi Schmitt, w burżuazyjnym państwie kapitalistycznym władza jest mocno nieformalna i to nie pozwala Kościołowi na zajęcie odpowiedniego miejsca w układzie. Tak bardzo jak polityczna forma Kościoła jest istotna, nas jednak interesuje problem techniki. Jeśli Schmitt rozważał możliwość dostosowania się Kościoła do nowoczesnych warunków, jest jednak jeszcze jeden, inny istotny problem. Kwestia separacji i asymilacji Kościoła. Jeśli bowiem zwalczanie Kościoła może się wydawać dla niego poważnym zagrożeniem, o tyle groźbę prawdziwej jego śmierci stanowi dopiero jego asymilacja przez system lub też państwo i rozbicie jego esencji. Problem ten w obliczu eseju Schmitta jest o tyle ciekawy, że Niemiec dość często powtarza w nim, że instytucja Kościoła ma zdolność do przetrwania właśnie poprzez zajmowanie odpowiednich pozycji politycznych wobec zachodzących zmian. Schmitt sądził bowiem, że elastyczność Kościoła jest kluczem dla jego przetrwania. Co jeśli jednak elastyczna postawa tej instytucji doprowadzi do jego asymilacji, a następnie rozmycia przez coś znacznie bardziej agresywnego i pochłaniającego? Amerykański publicysta i teoretyk polityczny Samuel T. Francis w książce Leviathan and His Enemies opisał bardzo precyzyjnie funkcjonowanie państwa menedżerskiego. Francis rozwinął teorię rewolucji menedżerskiej, którą możemy znać z wydanej w 1941 roku książki Jamesa Burnhama, o której co nieco wspominałem. Francis bardzo dokładnie opisał meandry menedżeryzmu w nowoczesnych społeczeństwach. Dokonał on fundamentalnego rozdziału menedżeryzmu na miękką i twardą odmianę. Twardy menedżeryzm wiązał z ustrojami totalitarnymi i autorytarnymi, natomiast miękki wiązał z liberalnymi demokracjami Zachodu. W ramach tego podziału stwierdził on, że jedną z wielkich zdolności menedżerskiego systemu jest asymilacja opozycji. W
Francis sądził, że instytucje i organizacje społeczne, które mogą stanowić opozycję w stosunku do menedżerskiego reżimu, są przez ten reżim w jego miękkiej formie wchłaniane i asymilowane. W ten sposób tworzą się wydrążone od środka skorupy, imitujące dawne instytucje, działające na rzecz menedżerskich elit oraz przez nie kontrolowane. W swojej analizie Amerykanin stwierdził, że organizacje religijne, w tym kościoły, również podlegają tej prawidłowości w ramach menedżerskiego reżimu, dokonuje się podporządkowanie tych organizacji. Organizacje zarządzające kulturą i komunikacją składają się z instytucji środków masowego przekazu, które rozpowszechniają, ograniczają lub wymyślają fakty, idee, wartości i gusta. Należą do nich nie tylko media w sensie gazet, periodyków, książek i ich wydawców, reklamy, filmu, radia, telewizji, ale także instytucje oświatowe i religijne oraz zatrudniona przez nie profesjonalna klasa intelektualna i werbalistyczna. Rewolucja masowości i skali przekształciła takie instytucje społeczeństwa burżuazyjnego w organizacje masowe, zdolne do komunikowania się, a tym samym do organizowania i dyscyplinowania powstających populacji masowych. Transformacja ta wykazywała ten sam wzór formowania się elit, jaki można znaleźć w transformacji państwa i gospodarki. Francis sądził, że przynajmniej w przypadku amerykańskich instytucji religijnych są one przekształcane w organizacje masowe, przez co podlegają tym samym prawom zarządzania, co inne instytucje masowe. Dzięki temu stają się one podatnym celem dla asymilacji przez menedżerski porządek. Wśród instytucji religijnych istnieje podobna tendencja do konglomeracji. Gdy kościoły masowe, wykorzystując masową komunikację, wyrafinowane umiejętności administracyjne i finansowe oraz techniczne, usługi i funkcje świeckie, zastępują lub wchłaniają małe kościoły wspólnotowe, które charakteryzowały kulturę religijną porządku burżuazyjnego. Kiedy mówimy o organizacji w dziedzinie religii, napisał w latach 60. socjolog Gibson Winter, mamy tu na myśli przede wszystkim koordynację działań, wprowadzenie racjonalnych systemów rachunkowości, wykorzystanie funkcjonalnie wyspecjalizowanych kadr, zastosowanie obiektywnych kryteriów oceny wyników oraz wyznaczenie konkretnych celów, jakie mają służyć jednostki funkcjonalne w przedsiębiorstwie. Rozprzestrzenianie się takich elementów zarządzających w kościołach radykalnie zmieniło praktykę zorganizowanej religii w XX wieku. Nasze czasy, pisze Herbert Wallace Schneider, stworzyły wiele stowarzyszeń religijnych, których wygląd zewnętrzny bardziej przypomina budynki biurowe wielkiego biznesu niż budynki kościelne. W ciągu ostatnich dziesięcioleci praca amerykańskich ciał religijnych stała się tak wyspecjalizowana, zorganizowana i praktyczna, że wydaje się, że samo życie religijne przesuwa się od kultu do służby i od ołtarza do urzędu. Zatem zarówno Francis w Ameryce, jak i Schmidt w Europie zwracali uwagę na wchłanianie organizacji religijnej przez nowoczesne systemy życia społecznego. To w ich opiniach sprawiało, że zarówno rola, jak i funkcje kościołów zostawały stopniowo wypierane przez sprowadzanie ich do funkcji realizacji nieracjonalnej potrzeby religijnej, nie zaś danego celu zbawienia dusz czy innej doktrynalnej kwestii dla danego wyznania. Wszystko to natomiast w ramach nowoczesnego systemu społecznego, niezależnie od tego, czy określimy go systemem kapitalizmu burżuazyjnego, czy kapitalizmu menedżerskiego. Sprawia to, że ulegają one wchłonięciu przez system, stają się organizacją zupełnie nieodróżnialną od innych, stojącą w równym rzędzie z przedsiębiorstwami, korporacjami i organami państwowymi. A co za tym idzie, coraz większy zakres ludzi zaczyna domagać się ich równego traktowania wobec prawa. Tak też Kościół zostaje stopniowo podporządkowany państwu, a w sporze między cesarzem i papieżem to cesarz wychodzi zwycięsko, bowiem papież oddał mu wszystkie swoje dywizje. Warto więc uporządkować nasze wnioski dotyczące problemów nowoczesnego Kościoła. W pierwszej kolejności aspekt separacji instytucji wiary ma miejsce nie przez wzgląd na rozdział Kościoła od formalnego państwa. Religia bowiem może być jeszcze nauczana w szkołach publicznych bardzo długo. Kościół jest natomiast rozdzielany od wpływu i władzy, które niezależnie od pozycji w formalnych strukturach posiadał w Polsce przez wieki. Jednocześnie ma miejsce stopniowa asymilacja Kościoła przez organizację nowoczesnego społeczeństwa, którego tryb życia jest regulowany przez myślenie techniczne, co słusznie zauważyli zarówno Francis, jak i Schmidt. To myślenie techniczne, ta chora potrzeba praktyczności, dotyka Kościoła w wielu aspektach. Nawet architektura sakralna, od wieków kojarzona z potrzebą adorowania Boga, przekształca się w bezduszne i pragmatyczne, geometryczne formy nowoczesnych budynków kościelnych.
Szczery zachwyt i chęć dotknięcia metafizycznej strony życia zastępuje pragmatyzm, a wiele kościołów zaczyna przypominać raczej budynki przemysłowe niż obiekty kultu. Proces ten można powiązać z myślą cykliczności cywilizacji, opisywanej choćby przez filozofa Oswalda Spenglera, który w swoich pracach podkreślał, że w ramach postępu cywilizacyjnego następuje obumieranie metafizycznej części ludzkiego jestestwa. Ta duchowa śmierć, choć będąca u Spenglera koncepcją wyłącznie filozoficzną, ma swoistą wymowę w aktualnej kondycji Kościoła oraz stanie wiary w naszym społeczeństwie. Przyjmując szpenglerowską optykę, należałoby założyć, że duchowy upadek znanych nam form religijnych jest nieuchronny, a niebawem czeka nas także i wielki krach cywilizacyjny, którego momentu i skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Publicystyczna etyka nakazuje mi jednak wlać nieco nadziei w serca czytelników i podać przynajmniej pozorne propozycje rozwiązań. Wobec separacji i asymilacji Kościoła, instytucja ta powinna postawić przede wszystkim na przetrwanie rdzenia wiary. Problem przetrwania chrześcijaństwa i katolicyzmu nie jest kwestią marketingową, którą da się rozwiązać odpowiednio wyuczonym trikiem czy chwytem, uśmiechniętym księdzem czy mszą z gitarami. Chcący przetrwać Kościół musi znowu chcieć się zacząć liczyć. W erze metafizycznej biedy i obumierania tej części społeczeństwa może się pojawić głód odnowy duchowej. Na zaspokojenie tego głodu Kościół musi być gotowy, nie tylko poprzez bycie stroną w ideologicznym sporze o aborcję czy LGBT, nawet jeśli powinien móc tam zająć pewne stanowisko. Przede wszystkim Kościół musi być w stanie zaoferować młodym, wydaje się, że ostatnim ludziom, coś, czego techniczne meandry masowego społeczeństwa nie są w stanie zaoferować. Są nimi cel i sens życia. Jeśli nasz Kościół nie będzie w stanie tego dostarczyć i wlać ludziom w duszę odpowiednią metafizyczną zawartość, niechybnie obumrze wraz z całością naszej cywilizacji. Ten tekst możecie znaleźć standardowo na Substacku Neonowej Reakcji. Zachęcam także do followowania nowego konta Neonowej Reakcji na portalu X, jako że do starego zapomniałem pasów i straciłem dostęp. Do usłyszenia w następnej audycji.